W dniu dzisiejszym około godziny 13.30 doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Bedl Radzyńskie na drodze krajowej nr 19. Do zdarzenia doszło pomiędzy dwoma pojazdami, to jest samochodem ciężarowym wraz z naczepą oraz samochodu osobowego. Skutkiem zdarzenia tych pojazdów doszło do śmierci kierującego pojazdem osobowym. W pojeździe osobowym podróżowało dwóch pasażerów, jeden zginął na miejscu, natomiast drugi został przywieziony do szpitala w Radzyniu Podlaskim. Trwają czynności mające ustalić przebieg zdarzenia oraz ustalić przyczynę tego zdarzenia. Na drodze jest ruch zablokowany, wyznaczono odjazdy, na których ruch się odbywa. W pewnym momencie człowiek, który jechał naprzeciwka, zjechał na przeciwległy pas, wprost pod koła naszego auta. I tyle, to był dosłownie ułamek sekundy. I widać skutki, jakie tutaj widać. No niestety, zginęła jedna osoba. No trudno. No i co tu więcej komentować? No tyle chyba. Skutki widać. Naocznie w wypadku. To sekundy były. Dosłownie to były nie sekundy, to był dosłownie ułamek sekundy. Człowiek ratował się jak tylko mógł. Kierowca, kolega. No ale trudno. Stało się jak się stało.